Chciałbym zachęcić do poparcia starań samorządu Oleśnicy o pozyskanie terenów byłego lotniska wojskowego. Od lat władze powiatu oleśnickiego chcą wykorzystać niszczejący teren dla potrzeb cywilnych. Spotkały się jednak z wieloma przeszkodami natury formalnej. Będę interweniował w tej sprawie u ministra obrony narodowej i infrastruktury. Oleśnica przedstawiła bardzo ciekawy plan zagospodarowania byłego terenu lotniska. Po przejęciu go przez starostwo powiatowe mogłoby z niego skorzystać jednostki cywilne w celach biznesowych, sportowych i turystycznych. Konsultacje społeczne wykazały, że brak takiego obiektu niedaleko zatłoczonego Wrocławia. Na terenie lotniska około 370 hektarów miejsce znalazłoby się również dla Ośrodka Politechniki Wrocławskiej, specjalizującego się w specjalistycznym kształceniu lotniczym, którego dzisiaj w Polsce bardzo potrzeba. Władze powiatu i uczelni są już po wstępnych ustaleniach w tej sprawie. Dodatkowo teren byłby wykorzystywany przez wiele związków lotniczych. Akces zgłosiły m.in. Aeroklub Wrocławski, Akademicki Ośrodek Sportów Lotniczych i Klub Sportów Balonowych. Położenie lotniska z punktu widzenia komunikacji jest bardzo dobre. Blisko najważniejszych połączeń między Oleśnicą i Wrocławiem, blisko drogi S8 do Warszawy. Uważam, że projekt przystosowania lotniska do celów cywilnych jest bardzo potrzebny dla Oleśnicy, Wrocławia i Dolnego Śląska. Serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi.